Goście, koleżanki, koledzy. Dzisiejszy konwent odbywamy rok od powołania rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, rządu Donalda Tuska. A także odbywamy ten konwent w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Dziś już wiemy, że koncepcje neoliberalne poniosły klęskę. Polityka oparta na wycofywaniu się państwa z odpowiedzialności za sprawy społeczne. Polityka oparta na urynkowieniu wszystkich dziedzin ludzkiej aktywności na naszych oczach zbankrutowała. Dziś rządy europejskie, ekonomiści zarówno na starym kontynencie, jak i za oceanem, przywódcy światowi rewidują strategię gospodarczą. Chcą zerwać z neoliberalną polityką cięć socjalnych i pozbywania się zadań społecznych przez rządy. Dziś, gdy obserwujemy deklarację nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, a także zapewnienia premierów Wielkiej Brytanii Gordona Browna, jak i premiera Hiszpanii Zapatero, widzimy, że europejskie oraz rządy oraz nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będą prowadzić zupełnie inną politykę. Politykę opartą na odpowiedzialności państwa za zrównoważony rozwój środowiska oraz zrównoważony rozwój społeczny. Ale inaczej jest w Polsce. Rząd Donalda Tuska udaje, że kryzysu na świecie nie ma i że ten kryzys nie dotyczy naszego kraju. A jedyną odpowiedzią gabinetu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na neoliberalizm jest jeszcze więcej neoliberalnych rozwiązań tutaj dzisiaj w Polsce. Dlatego w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskich rządów, które w tej chwili chcą, aby państwo aktywnie prowadziło politykę prorozwojową, a można to tylko czynić poprzez zwiększanie budżetu, polski rząd zostawia w kieszeniach najbogatszych Polek i Polaków 32 miliardy złotych dzięki obniżce podatków dla najlepiej zarabiających, dzięki obniżce składki rentowej. Te prawie 40 miliardów należałoby przeznaczyć na inwestycje społeczne, na poprawę jakości edukacji, na inwestycje w infrastrukturę, w końcu na służbę zdrowia. Gdyby te pieniądze, które polski rząd zostawia dzisiaj w kieszeniach najbogatszych, przeznaczyć na inwestycje społeczne, byłby to motor napędowy rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Niestety Donald Tusk jest ciągle niewolnikiem neoliberalnego dogmatyzmu. Jednocześnie, z drugiej strony, ten rząd, który obcina wydatki społeczne, mówiąc, że nie ma pieniędzy, mówi to obłudnie, ponieważ jednocześnie zostawia te pieniądze dla najbogatszych, chce poddać rynkowej logice dwie bardzo newralgiczne sfery. Sferę służby zdrowia oraz sferę edukacji. A więc te sfery, w których rynek nie działa. I to już kilkadziesiąt lat temu powiedzieli najwybitniejsi ekonomiści, a także laureaci ekonomicznego Nobla, że w takich sferach jak służba zdrowia i edukacja, pogoń za zyskiem odbywa się kosztem jakości i dostępności służby zdrowia i edukacji. I tak rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego chce dokonać bezprecedensowej w skali świata reformy służby zdrowia polegającej na otwarciu drogi do niekontrolowanej prywatyzacji placówek szpitalnych. A jednocześnie, o czym nikt nie mówi w debacie publicznej, o czym mówi tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, ten rząd kieruje do polskiego Sejmu projekt ustawy, który ma ułatwić przekazywanie przez samorządy szkół publicznych podmiotom prywatnym. Jednocześnie temu urynkowieniu towarzyszy zmiana niemalże ustrojowa. A mianowicie polskie państwo chce się pozbyć jakiegokolwiek wpływu na kreowanie polityki zdrowotnej i polityki edukacyjnej. Pani minister Kopacz powiedziała, że Polsce nie jest potrzebna ustawa o sieci szpitali, że państwo nie będzie dbać o to, aby wszyscy obywatele mieli zagwarantowaną podstawową opiekę zdrowotną. Powiedziała, że to rynek stworzy sieć szpitali. Otóż to świadczy o głębokiej niewiedzy i ignorancji pani minister Kopacz oraz rządu Donalda Tuska, ponieważ rynek zadecyduje, że szpitale będą tam, gdzie mieszkają ludzie zamożni, a nie tam, gdzie opieka medyczna jest potrzebna dla wszystkich. I wreszcie ten rząd, pani minister Hall, chce pozbawić instytucje państwa, czyli kuratoria, wpływu na politykę edukacyjną. Otóż według projektu Platformy Obywatelskiej kuratoria nie będą miały wpływu na obsadę stanowisk kierowniczych w szkołach, nie będą miały wpływu na powstawanie, likwidowanie bądź łączenie placówek oświatowych, nie będzie miało w końcu wpływu na tworzenie gminnych sieci szkół. To wszystko zostanie w gestiach
lokalnych samorządów. Także państwo w dwóch newralgicznych sferach wyzbywa się odpowiedzialności za zapewnienie Polkom i Polakom równego dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Tym samym polski rząd, rząd Donalda Tuska, który przewodzi partii, która nazywa się Platformą Obywatelską, występuje przeciwko Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ na mocy postanowień Rzeczypospolitej, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne muszą zapewnić wszystkim obywatelkom i obywatelom równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji. Dlatego dzisiaj Socjaldemokracja Polska występuje w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Domagamy się zaprzestania polityki deregulacji i prywatyzacji w sferze edukacji oraz służby zdrowia. Ponadto uważamy, że modernizacja Polski, modernizacja naszego kraju może odbywać się tylko przy aktywnej roli państwa, że to polityka wzrostu gospodarczego połączona ze sprawiedliwą redystrybucją jest warunkiem postępu cywilizacyjnego i rozwoju naszego kraju. Jednocześnie dzisiejszy konwent jest wstępem do opracowania naszej socjaldemokratycznej alternatywy wobec neoliberalnego dogmatyzmu Donalda Tuska oraz prawicowego populizmu Prawa i Sprawiedliwości. Na dniach Koło Poselskie Socjaldemokracji przygotuje alternatywne rozwiązania w sferze służby zdrowia. Także rozpoczęliśmy współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, aby już niedługo po Nowym Roku przedstawić naszą własną alternatywną propozycję rozwoju polskiej oświaty, tak aby zapewnić wszystkim Polkom i Polakom dostęp do edukacji na wysokim poziomie. Propozycje ZNP odnajdziecie w teczkach, które wam przekazaliśmy. Związek Nauczycielstwa Polskiego specjalnie na nasze dzisiejsze posiedzenie przygotował własne tezy do tej dyskusji i z tego miejsca chciałem wszystkich zachęcić do zapoznania się z tym materiałem i wyrażenia własnych opinii. Na kongresie przyjmiemy takie dokumenty. Na kongresie przedstawimy naszą socjaldemokratyczną alternatywę. I wreszcie, szanowni państwo, dzisiaj to jest moment historyczny. W trudnych chwilach Lewica, która zawsze była emanacją ruchu pracowniczego, była polityczną reprezentacją związków zawodowych, dziś Socjaldemokracja Polska razem z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi, które dzisiaj są reprezentowane na tej sali, mówi stop prywatyzacji i komercjalizacji polskich szkół, mówi stop prywatyzacji polskich szpitali. Dzisiaj naszym hasłem jest Polska nie jest na sprzedaż. Dziękuję.